Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na celowniku jest Tomasz Wilk. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Tomasz Wilk, poligrafer, biegły sądowy. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, emerytowany żołnierz, weteran. Tomaszu, bardzo się cieszę, że się spotykamy. Tak naprawdę już dawno, dawno rozmawialiśmy o tym, że wypadałoby się spotkać i parę rzeczy omówić w ramach właśnie podcastu na celowniku. To są zagadnienia, bym powiedział, wybitnie ciekawe. Co jakiś czas w mediach wychodzą najróżniejsze sprawy. Tak, że była jakaś sprawa o kryminalnym, często charakterze, i właśnie podejrzany, czy podejrzewany, Trafił przed oblicze, właśnie poligrafera. Chciałbym, żebyśmy też dzisiejszą rozmową pewne fakty i mity w pewien sposób przedstawili, niektóre oczywiście i obalili. No bo pojawiają nam się bardzo różne sformułowania i wypadałoby od tego zacząć. Mówimy o wariografie, mówimy o poligrafie, a mówimy nawet i o czymś takim jak wykrywacz kłamstw. Jaka jest ta właściwa nazwa? Bo wiem, że. Ty i twoje środowisko no, inaczej trochę patrzycie, niż patrzy media czy też opinia publiczna, która te przekazy medialne odbiera. Poprawną nazwą sprzętu, na którym pracuję, to jest poligraf. Jest to określenie międzynarodowe, którym operuje całe środowisko poligrafeów. Natomiast nazwa wariograf jest nazwą spolszczoną wprowadzona przez pana profesora Pawła Choroszowskiego, który w latach 60. ubiegłego wieku sprowadził ten sprzęt do Polski i nazwał właśnie to urządzenie wariografem. I ta nazwa wariograf jest używana tylko i wyłącznie tutaj w Polsce. Natomiast nazwa wykrywacz kłamstw, lie detector jest po pierwsze błędną nazwą, gdyż coś takiego jak wykrywacz kłamstw nie istnieje. Natomiast jest to nazwa komercyjna, wymyślona w Stanach Zjednoczonych właśnie na te potrzeby komercyjne. To jeśli mogę dopytać. To tak naprawdę, bo zacząłeś właściwie o tym mówić, ale czymże jest to urządzenie i to urządzenie w połączeniu z taką osobą jak ty? Co nam praca na tym urządzeniu de facto może dać znać? Bo jak sam podkreślasz, no oczywiście z jednej strony mówisz, że jakby w waszym mniemaniu wykrywacz kłamstw nie istnieje, ale z drugiej, że na tym prywatnym jakby rynku, oczywiście komercyjnym jest to w ten sposób wykorzystywane. Do czego właściwie to urządzenie plus człowiek, który to obsługuje może się przydać? Poligraf bada reakcję organizmu osoby badanej, rejestruje je na bodźce, które wprowadza właśnie poligrafer w postaci najczęściej pytań. Podkreślam raz jeszcze najczęściej pytań, bo nie zawsze to musi być pytanie może to być dźwięk, może to być obraz ale standardowo i najczęściej używane są właśnie werbalnie zadawane pytania. Natomiast reakcję tego organizmu osoby badanej na wykresie Odpowiednio analizując, poprzez dobranie odpowiedniego testu, można zakwalifikować jako reakcje typowe dla osoby odpowiadającej szczerze, bądź jako typowe dla osoby odpowiadającej nieszczerze, wprowadzającej w błąd. Więc tutaj należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, poligrafer nie mówi, czy dana osoba kłamie, czy mówi prawdę, tylko poligrafer w takiej sytuacji kwalifikuje reakcję tej osoby na konkretny bodziec jako typowe dla osoby odpowiadającej szczerze. Bądź wprowadzającej w błąd. Natomiast ocena już tego należy do sądu. Czy w takiej sytuacji gdzieś opinia bada z badania poligraficznego idzie w parze z pozostałymi dowodami, które zebrał sąd? No właśnie, bo umówmy się sąd nie specjalnie, nie obrażając oczywiście nikogo, będzie posiadał kompetencje do tego, aby wynik tego, że badania, no w pewien sposób jakoś tam skwalifikować. I teraz jesteś też przecież biegłym sądowym, który najpewniej też wyniki badań czy własne, czy nie własne interpretuje. No właśnie pytanie, czy własne, ale czy poligrafer jest kimś w rodzaju interpretatora tego, co urządzenie mówiąc mocno kolokwialnie wypluwa? No bo tak jak powiedziałeś ty nie napiszesz, czy ktoś mówi prawdę, czy kłamie, tylko w którym momencie ewentualnie masz jakieś wątpliwości, tak? Dobrze to w ten sposób możemy przedstawić? Troszkę jest to uproszczone, ale postaram się to jakoś rozwinąć. Więc tak, jeżeli chodzi o kwestię sądu, to sąd rzeczywiście, no trudno by było oczekiwać, żeby sąd znał się na wszystkim. W związku z powyższym po to powołuje się bieg. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie właśnie biegłego z zakresu badań poligraficznych, tutaj mamy dwie możliwości. Jedna jest taka, że biegły przeprowadza sam badanie, następnie je analizuje i wystawia opinię, a druga jest taka, że biegły ocenia pracę innego biegłego eksperta, specjalisty, w zależności od tego, w jaki sposób dowód z opinii został w sądzie przedstawiony. Tak? Czy, czy, czy jest to prywatna opinia, czy też po prostu sąd powołał biegłego i ma wątpliwości co do tego badania, w związku z powyższym powołuje kolejnego biegłego. Więc tak to mniej więcej wygląda. Zarówno można oceniać pracę kogoś, jak i wystawiać własną opinię na podstawie własnego badania, które się przeprowadziło. Tomasz, no to nasuwa się tak naprawdę kolejne pytanie w związku z tym. Cieszę się, bo forma rozmowy wypływa dość, dość naturalnie. Kim trzeba tak naprawdę być? Jakie posiadać przygotowanie, żeby poligraferem się stać? Nie tylko takim, brzydko mówiąc, średniej jakości, ale żeby naprawdę się w tym mocno specjalizować, bo no, mnie osobiście się wydaje, że trzeba też być trochę. No, niekoniecznie z wykształcenia, ale jednak też psychologiem, no bo to jest kwestia i ułożenia odpowiednich badań, bo musimy najpierw się zapoznać, o co zainteresowanym czy wnioskującym o dane badanie tak naprawdę chodzi, co chcemy rozwiać, jakie wątpliwości, ale no, ułożenie tych pytań i to, jak właśnie będziesz interpretował te odpowiedzi, i zachowanie osoby, z którą rozmawiasz. No, wydaje się, że tutaj wiele pewnych dziedzin, a nawet nauk zaczyna nam się nakładać, więc trochę trzeba być chyba mi się wydaje interdyscyplinarnym w tym co się robi. Tak, bycie poligraferem to połączenie tak naprawdę kilku specjalności, między innymi kwestia psychologii jak najbardziej, tylko że tutaj chciałbym zacząć od ostatniego tematu, który poruszyłeś, mianowicie od kwestii oceniania człowieka. W trakcie badania poligraficznego ja nie oceniam człowieka na podstawie tego, co on do mnie mówi i w jaki sposób on do mnie mówi. Dla mnie, żeby móc ocenić reakcję organizmu tego człowieka, to przemawia do mnie tylko i wyłącznie organizm tego człowieka, kiedy wprowadzam bodziec w postaci pytania. Ludzie różnie się zachowują, są spięci, są zestresowani. Bardzo często na pierwszy rzut oka można by było stwierdzić, on na pewno będzie kłamał, bądź on to na pewno zrobił. Nic bardziej myl mylnego. Każdy człowiek, który przychodzi na badanie poligraficzne, musi być przez poligrafera traktowany jak czysta karta. Kiedy przygotowuję się do badania poligraficznego na potrzeby sądowe, jestem powołany jako biegły i dostaję akta sądowe sprawy i mam do czynienia z oskarżonym. To w tych aktach sądowych wszystko się układa jak w pudełaczku, i wszystko wskazuje, że ten człowiek mógł to zrobić, prawda? Więc jaki sens byłby w przeprowadzeniu badania, jeżeli biegły już na tym etapie wystawiałby jakąś ocenę i jakąś analizę? Nie. Akta sprawy mają mi pomóc tylko i wyłącznie w tym, żeby odpowiednio zadać pytanie, bo to jest bardzo istotne. Akta sprawy mają mi pomóc w tym żeby móc ocenić na przykład, jeżeli dana osoba już była analizowana przez psychologa czy przez psychiatrę, czy ta osoba w ogóle się kwalifikuje do badania. No i na podstawie akt sprawy układam pytania, bo to nie jest tak, że zadaje się pytanie bezpośrednio w punkt. Czasami przechodzi się od ogółu do szczegółu. Czasami nie pyta się, czy ktoś coś zrobił, ale czy był w okolicy na przykład i od tego się zaczyna. Więc idzie się od ogółu do szczegółu. Tak mniej więcej to wygląda, chociaż nie zawsze. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z wyszkoleniem, wykształceniem poligrafera. W tej materii pierwszą z rzeczą to jest przejście odpowiedniego kursu, na podstawie którego poligrafer uzyskuje jakiś tytuł. Załóżmy, jeżeli chodzi o kursy, które przeprowadza Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych, Mamy kurs podstawowy, po którym się jest młodszym specjalistą, a mamy kurs rozszerzony, po którym się jest specjalistą. A następnie, jeżeli spełnia się odpowiednie warunki i zostaje się zaakceptowanym, między innymi, przez komitet naukowy, staje się taki poligrafer ekspertem i jest rekomendowany właśnie poprzez Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych do przeprowadzania badań na potrzeby, na przykład procesowe. Tyle w dużym skrócie. Tak naprawdę, jaką trzeba mieć cechę? Przede wszystkim e, trzeba do, e, chcieć dojść do prawdy, bo to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne, bo, jakby to powiedzieć, często zdarza się tak, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że ktoś dokonał czegoś, a samo badanie wskazuje, że wydarzyło się zgoła inaczej. No tutaj odniosę się do, 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 do badania Tomasza Komendy, po którym to właśnie badaniu Poligrafer wykluczył udział Tomasza w zdarzeniu. A to tak tylko mówię, ale jako ciekawostkę, że tak to mniej więcej wygląda. Czasami te badania poligraficzne przeczą wszystkiemu wokół, no i pojawia się problem. I tu jest właśnie ta rola poligrafera, że on mimo tego, że wszystko wokół mówi, że coś miało miejsce, a badanie temu przeczy, on musi być na tyle twardy i na tyle poważny. I na tyle zdecydowany, żeby w swojej opinii nie ulec naciskom z zewnątrz, tylko po prostu przedstawić to, co widzi na poligramie. Powiedziałeś mniej więcej, jak wygląda ścieżka kariery poligrafera czy kandydata na poligrafera. Ale z tego, co mówisz, wysuwa mi się też taki obraz, który no, śmiało mówi, że macie wypracowany pewien własny warsztat działania. Wręcz bym powiedział, że macie metodykę i w ogóle wręcz metodologię, no bo jest to badanie. Może nietypowo lekarskie, tak, ale jednak no, gdzieś trochę koło niego oscylujące, bo tak jak powiedziałeś, to właściwie nie człowiek daje te odpowiedzi do interpretacji, tak trochę w nawiasie, ale jego organizm. Jak to jest z tym warsztatem? On się rozwija, zmienia? Czy metody mniej więcej są podobne? No, z własnego doświadczenia wiem, kiedy też byłem badany. Zaczynałem jeszcze w czasach, kiedy te urządzenia były, nie wiem czy użyję dobrej nazwy, ale tak bym to w skrócie myślowym powiedział analogowe. Dzisiaj robi się to tak naprawdę przy pomocy komputera. Tak, właśnie tak. Kiedyś pracowało się na urządzeniach analogowych, na dużej skrzyni z rysikami, które no, w dosyć taki charakterystyczny sposób e, nawet wydawały z siebie odgłosy przy zapisie poligramu. Natomiast obecnie pracuje się na poligrafach cyfrowych. Poligrafy cyfrowe mają to do siebie, że są znacznie mniejsze, znacznie lżejsze. A ponadto, no tutaj, jeżeli chodzi o kwestię poligrafu cyfrowego, wszystko jest odpowiednio zeskalowane w ten sposób. Czyli jeżeli poligrafer podkręca czujniki, żeby zauważyć reakcję, żeby ją uzyskać na jakimś odpowiednim poziomie, to automatycznie jest to skalowane na całym poligramie. Odpowiednio jest to podkręcone wcześniej natomiast przy tych poligrafach analogowych w momencie kiedy podkręcało się czujnik przy konkretnym pytaniu to ten zapis i ta czułość zwiększona była przy danym pytaniu przy poligrafach cyfrowych takiej możliwości nie ma więc te badanie jest jak najbardziej wiarygodne poligrafer na pewno w jakiś sposób niewłaściwy nie wpłynie na zapis Pytałeś mnie o metodykę przeprowadzania badania. To wszystko jest jasno określone i to rzeczywiście przez lata się rozwijało. Kiedyś ta wiedza, zwłaszcza w polskich służbach, była przekazywana takie powiedzenie było z ojca na syna czyli osoba, która posiadała już jakąś wiedzę, szkoliła swojego następcę. Więc jeżeli ktoś był nauczony z błędem, przekazywał ten błąd. Obecnie szkolenia wyglądają zgoła inaczej. Za większość szkoleń odpowiada Amerykańskie Stowarzyszenie Poligraferów, APA. I tam, przeprowadzając te szkolenia, przedstawiciele APA są zapraszani do Polski i oni szkolą poligraferów, na przykład dla polskich służb specjalnych, prawda? Oni przeprowadzają szkolenie, oni pokazują, jakie zostały wprowadzone standardy, dlaczego się zmieniły, bo to cały czas ewoluuje. No i tak to mniej więcej wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o same testy, każdy z testów ma określoną wartość diagnostyczną, która jest udowodniona naukowo. W zależności od tego, jaki rodzaj testu się dobierze i w jaki sposób się go później oceni. To jest dosyć istotne, w jaki sposób się go oceni, bo tych systemów oceniania jest kilka. Jest system Utah, rządu federalnego, jest system, empiryczny system oceniania, czy też system wielomianowy. Więc tutaj mamy po pierwsze różne systemy oceniania, ale test jest jeden i konkretny. Czyli na przykład albo bierzemy testy jednoproblemowe, i one mają wartość diagnostyczną powyżej 90% i są najczęściej rekomendowane przez, przez środowiska poligraferów do celów dowodowych. Mamy też testy wieloproblemowe. Takie testy wieloproblemowe najczęściej są przeprowadzane np. przy badaniach kadrowych, kiedy chcemy ewentualnego kandydata przepytać z kilku kwestii, wtedy się przeprowadza właśnie test wieloproblemowy. Kolejną kwestią jest sposób przeprowadzenia tego badania. Mianowicie badanie składa się z kilku etapów. Dla wielu, no nazwę yy, w ten sposób, przepraszam, mam nadzieję, że nikogo nie, nie urażę, ale dla wielu cywilów, badanie wygląda w sposób następujący: przychodzi człowiek, ktoś mu zakłada czujniki, następnie po założeniu tych czujników pada pytanie za pytaniem, no i jest decyzja: kłamie, nie kłamie, nic bardziej mylnego. Samo badanie składa się z wielu etapów. Pierwszym etapem to jest oczywiście pobranie zgody od badanego na poddanie się badaniu. I tutaj nie ma znaczenia, czy ta osoba przychodzi prywatnie, czy ta osoba jest skierowana przez instytucję, czy też przez sąd. Nie ma znaczenia. Dana osoba musi wyrazić w sposób pisemny zgodę na poddanie się badaniu poligraficznemu. Kolejną rzeczą jest przeprowadzenie wywiadu zdrowotnego z tą osobą, zadanie jej szeregu pytań i zakwalifikowanie tej osoby do dalszego etapu badania. Przy założeniu, że ta osoba spełnia wszelkie wymogi i można ją badać dalej, automatycznie przechodzi się do tak zwanej swobodnej wypowiedzi badanego. I swobodna wypowiedź badanego polega na tym, że najczęściej badanemu zadaje się pytanie, co pan wie w przedmiotowej sprawie, proszę powiedzieć wszystko i niczego nie ukrywać. Swobodna wypowiedź badanego ma to do siebie, że ona jest częścią stymulującą badanego. Banany odnosi się do wielu kwestii, a oprócz tego przedstawia swój punkt widzenia w tej sprawie. No, i później jest omówienie pozostałych pytań, jakie będą w teście. Każdy z pytań musi być omówione. Badany musi wiedzieć, na jakie pytanie odpowie. Nie ma fizycznej możliwości, żeby pytanie stanowiło zaskoczenie dla badanego, ze względu na to, że poligrafer musi wiedzieć, że reakcja zapisana na poligramie jest reakcją na bodziec, a nie na zaskoczenie pytaniem. Więc badany musi wiedzieć, na jakie pytanie odpowiada. Mało tego, w, tej, w, w tym etapie omówienia pytań poligrafer. Tłumaczy badanemu, co ma na myśli zadając takie, a nie inne pytanie, bo muszą wspólnie dojść do tego, że mówią o tym samym. Ważnym jest też to, żeby badany rozumiał, na jakie pytanie odpowiada. Nie ma fizycznej możliwości, żeby badanemu zadać pytanie, które składałoby się ze słów mogących być dla niego niezrozumiałymi. Tak to mniej więcej wygląda. I przy spełnieniu tych wszystkich standardów, czyli kiedy badany wie, na jakie pytanie odpowiada, wie czego pytanie dotyczy, i tak dalej, i tak dalej, dopiero wtedy wprowadza się ten bodziec, uzyskuje się tą odpowiedź i analizuje się właśnie reakcję na ten bodziec. No nie ma fizycznej możliwości, żeby badanego w trakcie badania zaskoczyć pytaniem, które nie było omówione ze względu na to, że zapis będzie po prostu niemiarodajny. Tomasz, wspominałeś o pewnych odgłosach, które wydaje urządzenie, i tak od razu obrazy pierwsze, jakie mi przyszły, no to poza oczywiście własnymi doświadczeniami z takimi badaniami, to oczywiście to, co możemy zobaczyć w popkulturze, tak? Czy to na filmie, czy przeczytać w książce. No i teraz będzie takie pytanie, trochę może niewygodne, może trochę podchwytliwe, bo. Czy da się oszukać tak naprawdę takie urządzenie, czy da się oszukać prowadzącego badanie? Bo pełno mamy tych obrazów, tak? O jakichś tam pineskach, spinaniu się takim, a nie innym, wykorzystywaniu jakichś tam nawilża, czy do ust, tak? Jakieś sztuczki po prostu. No ale prawda jest też taka, że jeżeli ktoś ma patologiczną tak naprawdę osobowość, i tutaj myślę, że warto się pochylić nad definicją słowa patologia, żeby się źle go nie rozumieć. No to może się okazać, że jest w stanie odpowiedzieć tak, że poligrafer niestety nie do końca będzie miał pewną pewność. Nie wiem, czy poruszyłem pewną tajemnicę zawodową, czy nie, ale jakbyśmy właśnie mieli to postawić po stronie trochę faktów, czy mitów, powiedzieć, czy da się oszukać. W sieci krąży wiele rad, w jaki sposób, w cudzysłowie, oszukać wariograf. Samego wariografa oszukać się nie da. Ze względu na to, że poligraf rejestruje reakcje organizmu, więc one są zarejestrowane, więc tutaj nie da się w żaden sposób tego oszukać. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię analizy takiego poligramu i ewentualnie wpłynięcie na ocenę poligrafera, nazywamy to próbą zakłócenia badania. I tą próbę zakłócenia dzielimy na trzy grupy. Łatwo wykrywalne, tak zwane naiwne, średnio wykrywalne i trudno wykrywalne. W każdym razie poligraferzy są normalnie szkoleni z zakresu wykrywania prób zakłócenia badania poligraficznego. To jest bardzo istotne. To jest jedna z podstaw, którą się przeprowadza. Jak oglądam niektóre filmiki, w których jest przedstawiane, w jaki sposób zakłócić te badanie, no cóż, może niedoświadczonego poligrafera dałoby się w ten sposób nazwijmy to oszukać, tak, no bo podkreślmy to, oszukujemy poligrafera, a nie samo urządzenie, bo urządzenie i tak zapisze reakcję. Natomiast doświadczony poligrafer będzie to widział. I zacznijmy od pineski w bucie. Sama pineska w bucie rzeczywiście przy założeniu, że wszedłeś na tyle do pracowni badań poligraficznych, na tyle zdolnie, że z tą pineską w bucie nie zrobiłeś sobie krzywdy, ale dobrze, załóżmy, że, że się to wszystko ładnie udało, nikt nie zwrócił na to uwagi. Badany siedzi na poduszce aktywności motorycznej. Poduszka aktywności motorycznej pokazuje, czy badany próbuje w jakiś sposób się ruszać, a jeżeli się rusza, to jak bardzo jest aktywny w trakcie tego poruszania się. Oprócz tego można się pokusić do niektórych poligrafów o założenie takich specjalnych czujników, które są pod ramiona i które są pod stopy. Mało tego, teraz nawet wprowadzono specjalne słuchawki. Które to słuchawki mają czujnik ruchu żuchwy. Na podstawie właśnie tego czujnika można określić, czy badany nie próbuje sobie na przykład przygryźć języka, zadając sobie ból. Rzeczywiście, tego rodzaju ból może wywołać reakcję. Sztuką jest jednak wykrycie tego ruchu. Tak? W ten sposób to wygląda. Jeżeli badany zakłóca mi badanie, Robi to pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz. I ja widzę ten nienaturalny zapis w poduszce aktywności, a w ślad za zapisem widzę, że na przykład wzrosło ciśnienie, wzrosła potliwość skóry, to zwracam badanemu uwagę, że zauważam jego ruchy. I jeżeli mi to zrobi raz, drugi, trzeci, no to za czwartym razem po prostu przerywam badanie i wystawiam opinię no opinion jednocześnie argumentując, że badany zakłócał badanie. No i tyle. Tak to mniej więcej wygląda. Więc każdy ruch badanego jest widoczny. Przejdźmy dalej, przejdźmy do próby zakłócenia chemicznego, czyli na przykład w postaci tabletek na uspokojenie odradza. Nie ma magicznej tabletki, która działałaby jedynie na pytania relewantne. Owszem, przyjęcie jakiejś tam chemii może wpłynąć na to, że te reakcje będą otępione. Ale różnica między reakcjami i tak będzie widoczna. W związku z powyższym nie ma magicznej tabletki, która by tylko i wyłącznie zakłóciła pytania relevantne. Jeżeli poligrafer zauważy, że coś z tą osobą jest nie tak, mówię o osobie badanej, jeżeli poligrafer zauważy, że ten kontakt jest utrudniony, to poligrafer nie podejmie się badania takiej osoby. Jeżeli widzę, że ktoś jest przesadnie wyciszony, to proponuję inny termin badania. Więc tak to mniej więcej wygląda. No kolejną rzeczą, te wszelkie antyperspiranty. No mi się akurat zdarza tak, że ja badanego, badanego proszę o, o, o umycie rąk przed, przed badaniem poligraficznym. Chociaż nie zawsze, no czasami po prostu przy założeniu czujników da się łatwo wyczuć, że, że ta skóra się poci, w związku z powyższym raczej chemicznie nie próbował w żaden sposób zakłócić badania. Nie zmienia to faktu, że wszelkiego rodzaju próby, które są dostępne. Dla zwykłych śmiertelników, że się tak odważę określić. Niestety, ale one są próbami naiwnymi. I doświadczony poligrafer wyłapie to od razu, no i prawdopodobnie przerwie takie badanie po trzeciej próbie. No bo wiadomo jest, że za pierwszym razem może to być zwykły zbieg okoliczności, tak? Może to być jakiś niekontrolowany ruch danej osoby, ale jeżeli się zauważa, że te ruchy są przy konkretnych pytaniach w konkretnym momencie, no to automatycznie. Automatycznie takiej osobie zwraca się uwagę i próbuje się ją w jakiś sposób zdyscyplinować. Jeżeli to nie przyniesie rezultatu, a ja jako poligrafer nie uzyskam z danego testu trzech niezakłóconych poligramów, no to muszę przerwać badanie, bo nie dokonam analizy. Żeby móc dokonać analizy, potrzebuję trzech niezakłóconych poligramów. Jeżeli za każdym razem ten człowiek mi zakłóca, to wiadomym jest, że tego nie, nie zdobędę, nie, nie osiągnę, stąd też przerywam badanie. Ale to są pojedyncze przypadki, to są naprawdę pojedyncze przypadki. W większości, w większości zdarzeń badany no, poddaje się temu badaniu do samego końca, tak? No chyba, że gdzieś tam wyczuwa, że już to idzie w złą stronę, wyczuwa, że ten jego organizm rzeczywiście no, wręcz krzyczy poligraferowi. W takiej sytuacji zdarza się, że, że badany prosi o przerwanie. Tomaszu, a w jakich tak naprawdę sytuacjach są wykorzystywane usługi takich osób i urządzeń, które no, w pewien sposób reprezentujesz? Poniekąd trochę o tym już mówiliśmy, ale no, na pewno jako materiał dowodowy, ale też pewnie nie w sprawach błahych, tylko przy jakichś zbrodniach. Przy na przykład sprawach dotyczących bezpieczeństwa, czyli będziemy mieli kwestie dotyczące właśnie materiałów dowodowych na rzecz rozpraw, tak, toczonych na wokandzie, badań w służbach, powiązanych de facto z badaniami kadrowymi przede wszystkim, ale również już dla osób, które w służbie są. No, skoro badania kadrowe, to też coraz częściej biznes prywatny, nie tylko ten biznes związany z bezpieczeństwem, bo coraz szerzej, no, w biznesie prywatnym wykorzystywanie jest chyba. Coraz większe. Jak byś miał określić i opisać, gdzie właśnie takie badania mają miejsce, mogą mieć miejsce, czego tak naprawdę jest najwięcej? Może jakieś trendy są w ostatnim czasie? Pytanie bardzo w punkt. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o badania na potrzeby procesowe, to takie badania są stosowane zarówno przy tych najcięższych zbrodniach, jak i zdarza się, że i przy sprawach cywilnych. To jest dosyć istotne. Byłem powoływany jako biegły też przy sprawach cywilnych, także tak to wygląda. No, oczywiście, sprawy o zabójstwa. Tak, tutaj te badania mają miejsce. Ostatnio takim trendem są badania związane ze skwałceniem i z doprowadzeniem osoby małoletniej do podania się innej czynności seksualnej. Czyli mamy do czynienia z artykułem 197. I z artykułem 200, tak? W jednym przypadku zgłoszenie 197, w przypadku pedofili artykuł 200. I to się dzieje. Tych badań jest troszkę... One wynikają z różnych powodów. Zauważono pewnego rodzaju trend i to nie jest tylko tak, że ja to zauważyłem, tylko w środowisku o tym mówimy, że w ślad za rozchodzeniem się par pojawiają się tego rodzaju zarzuty. Czyli... Gdzieś tam jakaś para się rozwodzi, i nagle pojawia się zarzut zgwałcenia. Najczęściej są to jakieś zarzuty sprzed jakiegoś czasu. Nie istnieje tak naprawdę żaden inny dowód. Najczęściej, podkreślam, mówię tutaj z, z tej perspektywy, którą gdzieś ja doświadczyłem, i gdzieś tam kilku moich kolegów w ten sposób powiem, tak? Więc rzeczywiście to, to idzie z sobą w parze zarzuty o zgwałcenie z rozejściem się pary. No i jeszcze zauważono też, tutaj celowo mówię zauważono, a nie zauważyłem, bo, bo omawiałem to w środowisku, że właśnie te oskarżenia o doprowadzenie osoby małoletniej do się innej czynności seksualnej też się pojawiają w momencie, kiedy te pary się rozchodzą. Teraz w zależności od tego kto tutaj jest oskarżony, a właściwie komu zarzucane są tego rodzaju czyny, to taka osoba tak naprawdę nie ma za bardzo jak się bronić, jak tylko poprzez między innymi poddanie się badaniu poligraficznemu. Tyle jeżeli chodzi o kwestie sądowe. Natomiast gdybyśmy się odnieśli, aha, bo tutaj mamy jeszcze na potrzeby instytucji bo rzeczywiście się zdarza, że czasami prokuratura zleci przeprowadzenie badania. Zdarza się tak, że nawet policja zleci przeprowadzenie badania, pomimo tego, że mają swoje laboratoria i tam mają pracownie badań poligraficznych. Ale zdarza się, że też powołują biegłego z zewnątrz i proszą o przeprowadzenie ekspertyzy. Jeżeli zastanowimy się nad biznesem, no to tutaj w biznesie różnie to wygląda. Mam rzeczywiście zlecenia, no nie tylko ja, ale też koledzy w środowisku. Mamy zlecenia z zakresu najczęściej, jeżeli w firmie doszło do jakiejś kradzieży. Mimo tego, że służby zostały powiadomione, że służby działają, mimo wszystko, jeżeli jest to jakaś większa firma, a zniknęła jakaś na przykład większa gotówka, bo to najczęściej gotówka ginie. To wtedy taka firma zleca przeprowadzenie badań poligraficznych. I to jest też bardzo istotne tutaj ci pracownicy też się muszą zgodzić. I teraz różnie to bywa. Niektórzy się nie godzą z różnych powodów. To nie jest tylko tak, że, 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 że człowiek ma coś sobie do zarzucenia w danej sprawie i w związku z powyższym nie chce się poddać badania. Powody, dla których ludzie się nie godzą, są naprawdę różne. I zdarzało mi się, że osobie, która wstępnie nie godziła się na badanie, a później się temu badaniu poddała i reakcje jej organizmu wskazywały, że nie miała żadnego związku z danym zdarzeniem. Zadawałem pytanie, czemu się chciała poddać. No i tutaj różne były odpowiedzi. Między innymi zdarzyło mi się, że usłyszałem od jednego takiego człowieka, że miał obawy, że spytam go o narkotyki, a pytając go o narkotyki, mogę doprowadzić do tego, że zostałby zwolniony ze względu na to, że coś tam w przeszłości kiedyś miał związanego z narkotykami, a profil firmy by tego nie zaakceptował, tak? Więc różne są powody, dla których ludzie odmawiają poddania się badaniu, poli badaniu poligraficznemu. Kolejną rzeczą rzeczywiście kwestia bezpieczeństwa. Jeżeli w firmie szuka się kreta, to zdarza się, że firma zleca przeprowadzenie badania poligraficznego. Coraz częściej zdarzają się badania na okoliczność sabotażu w firmie. Tutaj przeróżne firmy naprawdę zlecały tego rodzaju badania, no i jeżeli miały tam potężne straty, to wręcz w ich interesie było sprawdzenie, kto może za to odpowiadać. No a jeżeli przejdziemy już na ten rynek prywatny i przejdziemy na w środowisko cywilne, to tutaj, no podobnie jak w dyrektywistyce niestety, ale pokutuje lojalność w związku. I bardzo często się zdarza, że ludzie właśnie poprzez badanie poligraficzne próbują sobie coś udowodnić albo czemuś zaprzeczyć, i najczęściej jest to właśnie związane z tym, czy ktoś miał romans, czy tego romansu nie miał, czy ktoś zdradził, czy nie zdradził. Aczkolwiek na rynku prywatnym wiele pytań potrafi zaskoczyć. Ja od czasu, kiedy zajmuję się badaniami procesowymi, tych badań prywatnych, w sensie związanych gdzieś tam z tą lojalnością, mam już znacznie mniej, bo nie mam na to czasu, po prostu. No, ale gdzieś tam sporadycznie zdarza się, że jakieś badanie przyjmę. No i czasami, naprawdę, jak usłyszę pytanie, to bywa, że, że odmawiam przeprowadzenia takiego badania ze względu na to, że no, uważam to za przesadne. Tomaszu, wiele jakichś projektów, w których biorę udział, gdzieś tam oscyluje wokół tematyki przyszłości, tak? Nawet w jednym mówię, że właściwie przyszłość jest dzisiaj. Jak wygląda właśnie Twoja branża? Zastanawiacie się nad tym, jak to będzie kiedyś w przyszłości, w tym przysłowiowym jutrze? Czy na przykład sztuczna inteligencja to przynosi Wam więcej szans? Czy zagrożeń jako dla, dla branży? Gdzieś takie rozważania prowadziliście, czy może wręcz aktywnie, w sposób czynny, właśnie prowadzicie pewnego rodzaju rozwój, który ma doprowadzić do usprawnienia tego wszystkiego, co, co robicie? Nad instrumentalną detekcją nieszczerości prowadzonych jest wiele badań. I to są badania takie jak za pomocą na przykład rezonansu magnetycznego. Gdzie sam sprzęt jest potężny, i do tego wszystkiego no, tego rodzaju badanie do najzdrowszych nie należy, jak i poprzez kamerę termowizyjną, czy też poprzez eye detector i sprawdzenie ruchu gałek ocznych i źrenicy. Natomiast na chwilę obecną, udowodnioną naukową wartością diagnostyczną dla testów są tylko i wyłącznie badania poligraficzne. W związku z powyższym na chwilę obecną badania poligraficzne jak najbardziej udowodniona wartość diagnostyczna, udowodniona skuteczność tych badań. A jeżeli chodzi o kwestię sztucznej inteligencji, no tutaj to jest świeży temat w branży, w związku z powyższym na razie rozmawia się o tym, ale na chwilę obecną nie, widzi, nie widzimy zagrożeń, bardziej widzimy to jako wsparcie niż jako zagrożenie, dopóki oczywiście człowiek będzie nadzorował. Tego rodzaju działania i tego rodzaju wnioski, tak? Bo no tak, no, przy każdym badaniu istotnym jest to, jaki wniosek wyciągnie człowiek, a nie maszyna. Maszyna ma być tylko pomocą, ale ostateczne słowo ma należeć do człowieka. A sam, jakby zastanawiając się nad tym wszystkim, wyobrażasz sobie, że te badania kiedyś będą wyglądały całkowicie jakoś inaczej, że może będzie teoretycznie zwykła rozmowa pomiędzy tym badającym, a być może nawet badany nie do końca będzie wiedział właściwie, że jest czymś poddawany. Pomijam tutaj całkowicie kwestie prawne, abstrahuję od tego totalnie, tak czy, czy pójdziemy właśnie w taką stronę, że właściwie wzajemnie będziemy w stanie się, mówiąc znowu mocno kolekwialnie, wyczaić, czy ktoś nas tutaj próbuje robić i nie mówi prawdy, czy, czy jest z nami szczery. Nie chcę wchodzić tutaj w jakieś teorie spiskowe, ale wiem, że tego rodzaju czynności gdzieś się dzieją. Kwestia etyczna to, to jest jedna sprawa. Natomiast wiem, że tego rodzaju rzeczy się dzieją, że właśnie na podstawie ruchu czy na podstawie głosu wyciągane są jakieś wnioski i tym podobne. Natomiast jaką to ma wartość diagnostyczną, ciężko mi jest powiedzieć i nie chcę zajmować się na tym etapie na razie stanowiska. Tomasz, jakbyśmy mogli trochę podsumować. Osoba badana musi wyrazić oczywiście chęć i zgodę de facto. Badanie w pewien sposób, czy Twoja opinia jest na tak, nie, nie da się wystawić takiej opinii, bo to też będzie jedna chyba z trzech odpowiedzi. No, pytam Ciebie jak, jako eksperta. Twoim zdaniem też przy okazji to trudna jest tak naprawdę, brzydko mówiąc, ta robota, czy tak naprawdę no, jest pewnego rodzaju. Nadzieją da trochę lepszego świata. Tak, instrumentalna detekcja nieszczerości bez wątpienia jest y, potrzebna. Ona jest potrzebna y, w wielu aspektach, przede wszystkim mając na uwadze rozwój kryminalistyki. Więc y, uważam, że tak, że y, badania nad y, instrumentalną detekcją nieszczerości powinny się rozwijać. Liczę na to, że cała procedura. Z czasem, że ktoś coś wymyśli, że będzie to wszystko jakoś uproszczone, może dojdą jakieś dodatkowe czujniki i tym podobne. Na razie ciężko mi jest cokolwiek na ten temat powiedzieć. Na tym etapie, na którym w tej chwili jesteśmy, to podstawą wszystkiego jest właśnie skalibrowany, dobrej jakości sprzęt cyfrowe oczywiście, czyli poligraf. Do tego wszystkie czujniki, które są wymagane standardem przez Amerykańskie Stowarzyszenie Poligraferów i to jest czynnik, czujnik aktywności motorycznej, to jest czujnik elektrodermalny, to jest czujnik cardio i to jest czujnik pneumo. Czujnik pneumo występuje w dwóch egzemplarzach, jest na wysokości przepony i na wysokości klatki piersiowej. Do tego jest jeszcze pletyzmograf. Koletyzmograf ma to do siebie, że nie jest czujnikiem obowiązkowym. On jest wymagany przez y, amerykańskie Stowarzyszenie Poligraferów jako obowiązkowy do przeprowadzenia badania. Natomiast bardzo ułatwia pracę poligrafera ze względu na to, że badany jest jakby dodatkowy komponent. W temacie opinii, jakie wydaje poligrafer, trzeba wziąć pod uwagę to, że przeprowadzenie badania np. Na, na potrzeby procesowe wiąże się z tym, że nie zadaje się jednego pytania albo też nie przeprowadza się jednego testu. Najczęściej testy, testów przeprowadza się kilka. W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo tego, że np. w jednym teście uzyskamy reakcje, w których wyciągniemy wniosek, że są typowe dla osoby odpowiadającej nieszczerze, a w innym, że są typowe dla osoby odpowiadającej szczerze, bo możemy np. W, w takich testach, w ten sposób powiem, badać rolę danej osoby. W jakimś zdarzeniu, tak? I istnieje prawdopodobieństwo, że mogła robić jedno, czyli na przykład, nie wiem, stać na czatach, ale niekoniecznie o coś fizycznie. W związku z powyższym nie zawsze się zdaje, zdarzy tak, że każda opinia, czy do każdego testu wydamy opinię, że dana osoba reaguje w sposób typowy dla osoby, to nieszczerze nie szczerze, bądź szczerze. No i w zależności od tego, jaki rodzaj testu wykorzystamy, czy wykorzystujemy tylko i wyłącznie testy diagnostyczne, w których wydajemy opinię. Brak, brak śladów wprowadzenia w błąd albo stwierdzono ślady wprowadzenia w błąd, tak? Oprócz tego jeszcze możemy na przykład przy testach szczytowego napięcia, w których na przykład szukamy, gdzie sprawca ukrył ciało, tak? I zadajemy mu pytanie na zasadzie takiej, jeżeli to Pan podbawił życia Nowaka, to wie Pan, gdzie ukryte jest ciało. I przedstawiamy mu kilka możliwych opcji. Jeżeli Badany rozpozna bodziec przy założeniu, że odpowiada za ukrycie ciała nowaka. Jeżeli rozpozna bodziec, to zareaguje na niego. I w takiej sytuacji wpisze się w opinii, że stwierdzono znaczne reakcje, albo nie stwierdzono tych reakcji na takiej zasadzie. Oprócz tego jeszcze jest no opinion, czyli brak opinii. No i w sumie tyle, tak na, na, na szybko i z tych najczęściej wystawianych, z tych najczęściej wystawianych opinii. Ważnym jest też, ważne też są wnioski końcowe w, samym, w samej opinii. W każdym razie, tych opinii, tak jak mówię, mamy kilka, czyli ndi czyli brak śladów wprowadzania w błąd, stwierdzono ślady wprowadzania w błąd, SRNSR, czyli stwierdzono znaczne reakcje, brak znaczących reakcji, no i no opinion w sytuacji, w której nie da się przeprowadzić badania ze względu na to, że badany na przykład zakłócał badanie. Jeżeli chodzi o same badania poligraficzne, to tutaj w zależności od doświadczenia sądu, prokuratury czy też policji, jeżeli zdarza się, że dany urzędnik czy też funkcjonariusz korzystał z usług poligrafera i ten poligrafer rzeczywiście wykonywał swoją pracę na najwyższym poziomie, to taki urzędnik czy też funkcjonariusz doceni to urządzenie. Owszem, no samo badanie do tanich nie należy, w związku z powyższym, w ramach, nie wiem, redukcji kosztów, czy też po prostu niewchodzenia w niepotrzebne koszty, badań się nie przeprowadza. Ale badania, dobrze przeprowadzone badanie może naprawdę wiele kwestii wyjaśnić i może naprawdę wiele kwestii wytłumaczyć, nie tylko na tym etapie w sprawie. Ale też już wobec konkretnej osoby. Więc, w mojej ocenie, warto przeprowadzać badania poligraficzne i warto korzystać z opinii, z badań poligraficznych. Tomasz, bardzo dziękuję za swoiste, wręcz podsumowanie tejże rozmowy. A ja tak sobie myślę, że tak naprawdę. Dzisiejsza nasza rozmowa trochę i wycinkowa, i wyrywkowa, wręcz bym powiedział, bo pewnie o wielu rzeczach jeszcze chciałbyś powiedzieć, i będziesz miał do tego szansę, bo oczywiście, tak jak mówiłem na samym początku, to był tylko i wyłącznie wstęp do kolejnych naszych rozważań w tej tematyce, która, mimo wszystko, pewnymi legendami jest dowiana, prawda? Tak, właśnie podstawową legendą jest to, że badania poligraficzne nie mogą stanowić dowodu w sprawie. No jest to bzdura, oczywiście nie jest to, nazwijmy to w cudzysłowie twardy dowód, ale jest to dowód pomocniczy, pośrednik. Jak każdy inny dowód podlega swobodnej ocenie sądu. Natomiast dla mnie argumentem za jest to, że na całym świecie, na całym świecie, bez względu na to, czy to są Stany Zjednoczone, Izrael, Rosja, Polska, czy... Czy jakikolwiek inny kraj w każdej specsłużbie korzysta się z badań poligraficznych, zarówno do badań kadrowych, kiedy się przyjmuje nowego kandydata, jak i do badań, w których sprawdza się lojalność tych agentów czy też, czy też urzędników? W związku z powyższym, to, że każda specsłużba korzysta z badania poligraficznego, świadczy o tym, że te badania naprawdę są skuteczne. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podcaście na Celowniku był Tomasz Wilk, poligrafer, biegły sądowy, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych. Bardzo serdecznie, Tomaszu, dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję również. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.